Wysoki sądzie, my się z mecenasem Puławskim podzieliliśmy wystąpieniami. Ja miałam mówić o zgromadzonym materiale dowodowym, pomijając kwestie polityczne. Ale tak się nie da, bo tej sprawy bez kontekstu politycznego po prostu by nie było. Gdyby na ławie oskarżonych siedział jakiś Kowalski i Iksiński, a pokrzywdzonym był jakiś Nowak, to moje wystąpienie trwałoby 5 minut. Tyle zajmuje omówienie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego na winę oskarżonego Wojciecha Sulińskiego, a raczej brak tych dowodów. I pewnie po odwołaniu się do naczelnej zasady procesu karnego, do mniemania niewinności, bez zbędnego zabierania czasu Wysokiemu Sądowi, wnosiłabym o uniewinnienie Wojciecha Sumińskiego z powodu braku dowodów. Ale w tej sprawie to byłoby niewystarczające, bo to nie jest zwyczajna sprawa. To jest sprawa polityczna. Mamy 2006-2007 rok. Krajem rządzi PiS. Sejm podjął decyzję o likwidacji WSI. Likwidatorem WSI został Antoni Macierewicz. Jest on najbardziej znienawidzoną osobą przez funkcjonariuszy WSI i ich popleczników. Kim jest Wojciech Sumiński? Dziennikarzem śledczym, ale przede wszystkim osobą związaną z prawicą, praktykującym katolikiem. Kim jest Aleksander Lichocki? Kim jest Leszek Tobiasz? Oficerami służb. Jeżeli służby chciały zorganizować prowokację skierowaną przeciwko Komisji Weryfikacyjnej i jej przewodniczącemu Antoniemu Macierewiczowi, to Wojciech Sumiński idealnie wpasowywał się w rolę ofiary. Z jednej strony pisał artykuły o służbach i o mafii. Aleksander Lichocki i ludzie jego pokroju byli jego informatorami. Znali się, spotykali, choć niekoniecznie lubili. Żyli, można to tak nazwać, w symbiozie. Z drugiej strony Wojciech Sumiński sympatyzował z opcją wówczas rządzącą. Przyjaźnił się z osobami związanymi z Komisją Weryfikacyjną, gdyż łączyły ich wspólne poglądy, tak jak z Leszkiem Pietrzakiem. Nie należy także zapominać, że Wojciech Sumiński miał swój słaby punkt, liczną rodzinę, a taką osobę łatwo można złamać, zwłaszcza jeżeli ta rodzina jest dla niej najważniejsza. Zastosowanie wobec Wojciecha Sumińskiego aresztu, co z przykrością trzeba stwierdzić, wydobywczego, mogło wszak spowodować, że ugiąłby się pod presją i wyjaśnił wszystko, czego od niego oczekiwano, wbrew prawdzie i wbrew swoim przekonaniom. Jeżeli stawką w grze był przewodniczący Antoni Macierewicz, to na granicy pewności wyjaśnienia te posłużyłyby do postawienia przewodniczącemu zarzutu, a w konsekwencji do skompromitowania jego i całej komisji weryfikacyjnej. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy należy podzielić na 3 zbiory. Pierwszy zbiór to dowody, na których prokuratura oparła akt oskarżenia przeciwko Wojciechowi Sumińskiemu. Są to zeznania świadka Leszka Tobiasza i wyjaśnienia oskarżonego Aleksandra Lichockiego. Składając zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, Leszek Tobiasz zeznał. Pan Aleksander Lichocki, aby potwierdzić swoje intencje, doprowadził do spotkania z nieznanym mi wcześniej panem Wojtkiem, który przyjechał na spotkanie w Warszawie przy sklepie Cliff samochodem osobowym marki Skoda Octavia, numer rejestracyjny WD60511, koloru ciemny grafit. Wygląd pana Wojtka, wiek około 47 lat, wzrost około 1,80 m, ciemne, krótkie włosy, przyjemna aparycja, blada twarz z delikatną bródką, krótko przystrzyżoną, brak znaków szczególnych. Lichocki, biorąc mnie pod rękę, doprowadził do pana Wojtka, z którym się przywitałem i zobaczyłem wówczas numery rejestracyjne samochodu. Zwrócić należy w tym miejscu uwagę na dwie okoliczności. Po pierwsze, jak wynika z aktu oskarżenia, podany przez Leszka Tobiasza numer rejestracyjny samochodu, którym rzekomo na spotkanie przyjechał pan Wojtek, stał się podstawą wyjścia organów ścigania na osobę Wojciecha Sumińskiego. A przecież ustalenie czyjegoś numeru rejestracyjnego jest nie tylko banalnie proste dla oficera wywiadu wojskowego, ale nawet dla przeciętnego człowieka. To tak jakby dowodem w sprawie był czyjś numer telefonu czy adres zamieszkania. Drugą znamienną okolicznością jest podany przez Leszka Tobiasza opis wyglądu pana Wojtka. Leszek Tobiasz swoje pierwsze zeznania złożył w dniu 24 listopada 2007 roku.
Natomiast opisywał zdarzenie z dnia 11 stycznia 2007 roku. Pan Wojciech Sumliński miał wówczas 38 lat, a nie jak opisuje świadek Leszek Tobiasz 10 lat więcej. Ponadto w trakcie przesłuchania w dniu 18 marca 2008 roku Leszek Tobiasz podaje już zupełnie inny opis pana Wojtka, zeznając: z samochodu wyszedł mężczyzna, młody, około 30 lat, włosy krótkie, ciemne, raczej wysoki, dobrze zbudowany. Również ten opis nie pasuje do Wojciecha Sumlińskiego, który, przypominam, w 2007 roku miał 37 lat. Dziwi rozbieżność w opisywaniu przez Leszka Tobiasza mężczyzny, którego przecież, jak twierdzi, widział co najmniej kilkukrotnie. Odnosząc się do dalszej części zeznań świadka Leszka Tobiasza w zakresie jego spotkań z Leszkiem Pietrzakiem, należy zwrócić szczególną uwagę sądu na rozstrzygnięcie, które wydała w tej części prokuratura. Wszak jego postać zajmuje dużo większą część zeznań świadka Leszka Tobiasza. Jeżeli zatem prokuratura uznała, tu cytat z aktu oskarżenia, brak jest dostatecznych dowodów wskazujących na to, że Leszek Pietrzak współdziałał w żądaniu korzyści majątkowej, w sytuacji, gdy bezspornym jest, że dochodziło do jego spotkań z Leszkiem Tobiaszem i ich rozmowy były przez tego ostatniego nagrywane, to niezrozumiałym jest, na jakiej podstawie prokuratura uznała, że istnieją dostateczne dowody wskazujące na to, że w żądaniu korzyści majątkowej uczestniczył Wojciech Sumliński, skoro na okoliczność jego spotkań z Leszkiem Tobiaszem nie ma żadnych obiektywnych dowodów osobowych, ani żadnych, podkreślam, żadnych nagrań. Leszek Tobiasz, przesłuchany w dniu 24 listopada 2007 roku, zeznał: w zaistniałej sytuacji uznałem, iż kolejne spotkanie z panem Leszkiem Pietrzakiem oraz z panem Aleksandrem Lichockim należy zabezpieczyć dla ewentualnego procesu karnego. Bezpośrednio przed spotkaniem zabezpieczyłem się pod względem technicznym, wykorzystując do tego celu prywatną kamerę marki Sony. Spotkanie zostało w rzeczywistości zarejestrowane dwojako, również za pomocą minifonu Olympus. Do protokołu pragnę załączyć dwie kasety, wideo Sony oraz mikrokasetę Sanio. Całość rozmowy została udokumentowana w formie wideo i foni. Dlaczego Leszek Tobiasz nagrywał wszystko i wszystkich, tylko nie Wojciecha Sumlińskiego? Zapytany o to przez prokuratorów wyjaśnił, że akurat podczas spotkań z Wojciechem Sumlińskim nie miał sprzętu nagrywającego. Oficer wojskowych służb informacyjnych, którym był Leszek Tobiasz, podejmujący się jakiejś gry, jak sam zeznał, jeżeli już decyduje się na zbieranie jakiegoś materiału, powinien to robić w sposób kompleksowy i profesjonalny, a nie wybiórczy. I Leszek Tobiasz na pewno o tym doskonale wiedział, a nie nagrał nigdy żadnej rozmowy z Wojciechem Sumlińskim z jednej prostej przyczyny, bo tych rozmów po prostu nie było. Wysoki Sądzie, ponieważ świadek Leszek Tobiasz zmarł w toku postępowania, nie było faktycznej możliwości zweryfikowania jego zeznań ani skonfrontowania go z innymi świadkami czy oskarżonymi. Ale dokonując oceny jego zeznań, należy kierować się nie tylko tym, co mówił, ale także tym, kim był i jak oceniały go inne osoby. Kwintesencją tego, co chcę przekazać, jest fragment zeznań świadka Jana Olszewskiego, następcy Antoniego Macierewicza na stanowisku przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej. Świadek Jan Olszewski, przesłuchany w dniu 18 września 2015 roku, zeznał: w moim przekonaniu prowadzenie przez oficera WSI prywatnego śledztwa, a tym bardziej prowokowanie, jest niedopuszczalne. Zdarzały się sytuacje niszczenia kogoś przez oficerów WSI poprzez tworzenie fikcyjnych zdarzeń. Miałem bardzo negatywną opinię o pułkowniku Tobiaszu na podstawie tego, co do mnie dotarło od członków Komisji Weryfikacyjnej i jakieś fragmenty akt, które miałem w rękach. Wysoki Sądzie, ja marginalizuję wyjaśnienia oskarżonego Aleksandra Lichockiego. Pomijam już nawet kwestię, że w zwykłych sprawach dowód z wyjaśnień współoskarżonego jest dowodem, który najbardziej wymaga zweryfikowania i wyjątkowo wnikliwej oceny, gdyż z założenia wyjaśnienia współoskarżonego obarczane są wadą subiektywizmu. W tym przypadku w wyjaśnieniach współoskarżonego jest tak dużo wewnętrznych sprzeczności i wzajemnych wykluczeń, że szanując czas Wysokiego Sądu, nie będę ich wszystkich przytaczać, tym bardziej, że na każdym etapie postępowania robił to bardzo szczegółowo i skrupulatnie oskarżony Wojciech Sumliński.
Wysoki Sądzie, wszyscy łącznie z przesłuchanym w charakterze świadka prezydentem Bronisławem Komorowskim charakteryzują postać Aleksandra Lichockiego jako gracza i ujmują mu wiarygodności. Wszyscy, z wyjątkiem prokuratury. Aleksander Lichocki był wysoko postawionym oficerem WSW. Z uwagi na swoją wiedzę i znajomości był dla szeregu dziennikarzy śledczych informatorem lub, jak nazwał to świadek Przemysław Wojciechowski, kontaktem. Nie tylko redaktor Wojciech Sumliński wykorzystywał jego wiedzę. Jak zeznał na rozprawie w dniu 11 grudnia 2014 roku świadek Przemysław Wojciechowski, wówczas w Polsce tworzyło się dziennikarstwo śledcze w takim rozumieniu poważnym. Dla każdego dziennikarza kontakt z osobą o takiej wiedzy o przeszłości jak pan Lichocki był szczególnie cenny. Tematów nie brakowało, nasza rzeczywistość jest bogata. Świadek Przemysław Wojciechowski w swoich zeznaniach zwraca też uwagę na jedną ważną rzecz. Jeżeli ktoś się spotyka z dziennikarzem, nie jest to prywatne spotkanie. Wysoki Sądzie, mówię o tym dlatego, że należy zdać sobie sprawę z tego, że częste kontakty redaktora Wojciecha Sumlińskiego z Aleksandrem Lichockim nie wynikały z tego, że darzyli się oni sympatią. To była praca redaktora Sumlińskiego, stąd te spotkania i rozmowy telefoniczne. Trzeba to bardzo wyraźnie podkreślić. Sposób, w jaki Wojciech Sumliński rozmawiał przez telefon z Aleksandrem Lichockim, może wydawać się dla osoby postronnej, nazwijmy to, enigmatyczny, ale tak właśnie wyglądają rozmowy dziennikarzy z informatorami, ponieważ porusza się w nich informacje tajne, a obie strony liczą się z tym, że przez wzgląd na wykonywany zawód, czy to dziennikarza śledczego, czy oficera służb, mogą być podsłuchiwane. W ten sposób przeszliśmy do drugiej grupy dowodów, o której mówiłam na początku mojego wystąpienia. Są to wyjaśnienia oskarżonego Wojciecha Sumlińskiego oraz zeznania przesłuchanych w charakterze świadków dziennikarzy i innych osób, które znają rodzaj pracy wykonywanej przez pana Sumlińskiego i które przedstawiły sposób pozyskiwania informacji przez dziennikarzy śledczych od swoich informatorów. Wyjaśnienia oskarżonego Wojciecha Sumlińskiego są wyczerpujące, kompletne, spójne i logiczne. I wreszcie trzecia grupa dowodów osobowych, to jest zeznania świadków, nazwę to, politycznych. Mam tu na myśli nie tylko szereg polityków, w tym byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego, ale także świadków, którzy z racji wykonywanego przez siebie zawodu powinni mieć wiedzę o sprawie. Wysoki Sądzie, nie popadnę chyba w przesadę, jeśli powiem, że świadek Tomasz Budzyński jest taką perłą w koronie dowodów zgromadzonych w niniejszym postępowaniu. Świadek Tomasz Budzyński, były szef delegatury ABW w Lublinie, zeznał, że Wojciech Sumliński padł ofiarą prowokacji ze strony jego byłej firmy, czyli ABW, a zatrzymanie i toczący się przed sądem proces są konsekwencjami działań agencji. Świadek na pytanie, dlaczego odmówił wzięcia udziału w prowokacji skierowanej przeciwko komisji weryfikacyjnej i Wojciechowi Sumlińskiemu, zeznał, że są pewne granice, których się nie przekracza. Natomiast świadek Krzysztof Winiarski, mimo że jego zeznania nie dotyczyły bezpośrednio zarzutu stawianego Wojciechowi Sumlińskiemu, są dowodem na to, jak pewne grupy wpływów potrafią zniszczyć komuś życie. Wysoki Sądzie, słuchając świadka Krzysztofa Winiarskiego, nie sposób było oprzeć się wrażeniu, że widzi się Wojciecha Sumlińskiego za kilka lat, gdyby cała prowokacja służb nie wyszła na jaw. Ja w tym miejscu apeluję do Wysokiego Sądu słowami świadka Tomasza Budzyńskiego. Są pewne granice, których się nie przekracza. To, że przeciwko Wojciechowi Sumlińskiemu zostało wszczęte postępowanie, jest wynikiem nie tylko przekroczenia prawa, ale także przekroczenia granic przyzwoitości. Ja wnoszę o uniewinnienie Wojciecha Sumlińskiego od zarzucanego mu czynu. Dziękuję. Panowie sędziowie, sprawa ta powstała na pobojowisku, a na pobojowisku żerują hieny i maruderzy, obdzierają trupy i dobijają rannych. W tej atmosferze prochu i krwi, w atmosferze zamętu i chaosu, niskie instynkty wydobywają się na powierzchnię, obnażają się nikczemne strony natury ludzkiej.
tam, gdzie dopiero co miały miejsce czyny najwyższego bohaterstwa, najszczytniejsze akty poświęcenia i ofiary, tam już grasuje zbrodnia, panoszą się zachęcone bezkarnością popędy chciwości i zysku. Szukają ujścia, niewstrzymane grozą kar, uczucia nienawiści i zemsty. Po jasnym dniu rycerzy i bohaterów przychodzi mroczne święto nikczemników i tchórzów. I po tamtych wspaniałych triumfach oni gotowi są święcić swoje triumfy ciemne i zbrodnicze. Panowie sędziowie, łatwo było się zorientować, że to nie jest mój tekst, to jest tekst pana mecenasa Chmiarowskiego oczywiście. Zacnego adwokata z przedwojnia, który miał odwagę bronić w większości politycznych procesów właśnie w okresie 20-26. Ciekawe jest to, że bronił w większości komunistów. Ta sprawa, jak powiedziała pani mecenas Puławska, ma charakter polityczny. Od tego nie da się uciec. To jest rzeczywistość lat 2006-2008. Tu nic się nie zmieniło. Cofamy się w czasie. Mamy przeszłość w teraźniejszości. Proszę sądu, pan prokurator był uprzejmy w mojej ocenie przedstawić własną, dość luźną tezę, nie popartą na okoliczność winy pana Sumlińskiego kompletnie niczym. W całości mogę się przyłączyć w tej części do wystąpienia pani mecenas Puławskiej. Ja mam własną tezę i postaram się nie tylko ją udowadniać, ale przekonać do niej sąd. Proszę sądu, mamy lato 2006. Przewodniczącym komisji weryfikacyjnej WSI zostaje pan Antoni Macierewicz. Mamy jesień 2006. Dochodzi na tle weryfikacji do olbrzymiego, głębokiego konfliktu z kim? Ano z panem Radosławem Sikorskim. Pan Radosław Sikorski pisze do ówczesnego premiera Jarosława Kaczyńskiego wniosek o odwołanie z funkcji ministra obrony z wiceministra obrony narodowej pana Antoniego Macierewicza. Ten wniosek nie zostaje przyjęty. W grudniu 2006 roku pan Sikorski otrzymuje tak zwaną czarną polewkę. Odmawia mu się uwzględnienia wniosku. Pan Radosław Sikorski sporządza pismo do premiera Jarosława Kaczyńskiego, w którym zarzuca panu Antoniemu Macierewiczowi demolowanie służb specjalnych i służb agenturalnych. W styczniu 2007 roku składa sam własną dymisję. W styczniu tego samego roku rozpoczyna się operacja na pana Sumlińskiego. Ale pan Sumliński jest tylko zającem po to, żeby ustrzelić tura. Tym turem jest pan Antoni Macierewicz. Przywołując wielce szlachetny kolokwializm, to jest oczywista oczywistość. Wyeliminowanie z życia politycznego kogoś w rodzaju przewodniczącego Antoniego Macierewicza nie tylko zdemolowałoby jego życie polityczne, zawodowe, ale pewnie i osobiste, ale spowodowałoby zmianę całej rzeczywistości politycznej. Odmieniłaby nam się przyszłość. Dziś nie bylibyśmy w miejscu, w którym jesteśmy. Przewodniczący Antoni Macierewicz jest osobą w rodzaju rycerza niezłomnego. I w tamtych czasach, i wcześniejszych latach. To jest osoba,
która dzięki swoim najwyższym cechom patriotyzmu, organizacji i odporności przez tyle lat znosząc kalumnie i niechlubne o sobie opiniach, trwać na posterunku i działać w interesie społeczeństwa, narodu i państwa, to jest wielka siła. Takich ludzi eliminuje się nie tylko z życia politycznego czy zawodowego. Takich ludzi się eliminuje nie raz i nie dwa. Bez względu na to, co dzisiaj czytamy w prasie, kto chce zastrzelić premiera Jarosława Kaczyńskiego. Czy jest to prawda, że ktoś się na portalu podszył, czy jest to nieprawda. Nienawiść jest tak głęboka, podłość jest tak wielka, nikczemność, która nie ma granic, powoduje, czy spowodowało w tamtym czasie operację, która miała w konsekwencji doprowadzić do tego, żeby zrujnować życie polityczne opozycji wówczas. Podejmuje się te działania operacyjne z udziałem dwóch funkcjonariuszy służb postkomunistycznych. Dlaczego? No z prostego powodu. Nie było wówczas innych służb. Musimy pamiętać, że do października 2007 roku jeszcze rządzi PiS w koalicji. Służby może nie są jednolite, ale nikt nie miałby śmiałości, żeby robić taką operację wewnętrznymi stanami osobowymi. Trzeba wyjść na zewnątrz. Takie wyjście jest, bo są to funkcjonariusze, którzy mają olbrzymią swobodę działania w środowisku. Działania w środowisku postkomunistycznym i w środowisku opozycyjnym. Opozycyjnym do poglądów i przekonań Prawa i Sprawiedliwości. Czy operacja mogła zostać przeprowadzona bardziej skutecznie? Ona mogła zostać przeprowadzona bardziej skutecznie. I ona się nie dlatego nie udała, że były błędy w działaniach wielce doświadczonych funkcjonariuszy agenturalnych. Ja czasami może mylę pewne określenia tych służb. Ja się po prostu na służbach nie znam. Ale nie działania techniczno, nazwę to materialne, spowodowały, że operacja nie wyszła. Jedyną, wyłączną i podstawową cechą czy sukcesem klęski tej operacji stał się pan Sumliński. Dlaczego? Ano dlatego, proszę sądu, że bardzo przyzwoity sąd pierwszej instancji nie zastosował aresztu. Drugi sąd, drugiej instancji zastosował tymczasowe aresztowanie. Pan Sumliński targnął się na swoje życie. W wyniku opinii nie trafił do aresztu. Nie trafił do aresztu i cała operacja legła. Bo tak jak powiedziała pani mecenas Puławska, gdyby trafił do tego więzienia, mając czwórkę dzieci, mając niepracującą żonę, mając mobilny wówczas charakter, bo już był po tej pierwszej sprawie, wiedział, że się toczy przeciwko niemu śledztwo i tak dalej. Trzymany w tym areszcie wydobywczym, co robi? Załamuje się. Historia do dzisiaj, ona by się potoczyła inaczej. Nie każdy może zdać sobie sprawę, jak czasami niewielki fragment piasku może spowodować osunięcie się olbrzymich złóż ziemi. Takim drobiazgiem był pan Sumliński. Ktoś kiedyś wielokrotnie zarzucał panu Sumlińskiemu, jak jawiący się wobec sam wobec siebie katolik może targnąć się na własne życie. Gdzie jest ta jego uczciwość? Gdzie jest ta jego rzetelność? A w konsekwencji, gdzie jest ta jego być może prawdomówność i uczciwość? To też jest kolejny element tej składanki. Proszę sądu, oczywiście wyznaczając sobie gdzieś granice umiaru i przyzwoitości, mamy do czynienia z pułkownikiem Dąbkiem z Oksywia, mamy do czynienia z kapitanem Ranigisem z Wizny,
mamy w końcu do czynienia z wielką postacią literacką, na której wszyscy się opieraliśmy, uczyliśmy, kształtowaliśmy swój patriotyzm, panu pułkowniku Wołodyjowskim. On się wpisuje w ten schemat. Jemu nie można zarzucić słabości, bo to nie jest słabość. To jest podjęcie najwyższej rangi ryzykownej decyzji dla uratowania nie siebie, nie wolności, bo on ma świadomość tego, że w przypadku, kiedy zamkną go w tych kazamatach, on może nie wytrzymać. On może powiedzieć coś, na coś te hieny, które przywołałem, czekają. Chodziło o zdemolowanie państwa, chodziło o zdemolowanie polityki, chodziło o skuteczne dobicie czego? Dorżnięcie watahy. Tym nożem miał być Sumliński. To była, nóż był czym innym, przepraszam. To była ta ręka. Nie dorżnięto watahy. Dzięki Sumlińskiemu. Dzięki temu zdecydował się na czyn, który wpisuje się w historię, można powiedzieć, największych Polaków. Pan Sumliński nie zasłużył może na tytuł największego Polaka, ale miał swój przyczynek w tym, żeby odmienić losy wielkiej, wpływowej partii, która zmierza do sanacji tego państwa, narodu, społeczeństwa, do odmowy wielu gałęzi gospodarki. Już nie powiem o innych gałęziach. Trochę było, czułbym niezręczność. I dlatego, proszę sądu, brak dowodów w tej sprawie jest jaskrawy i widoczny. A to, co ja mówię, to jest motyw. Sąd wielokrotnie w postępowaniach stara się ustalić motyw i potrafi powiedzieć, ale jaki ktoś miał, czasami jest to uwaga do urzędu prokuratorskiego, czasami do obrońców, gdzie motyw? Albo nie miał motywu. Prokurator powinien zmierzać do wykazania motywu, a obrońca powinien wykazać, że takiego motywu być może nie było, albo odwrotnie. Pan prokurator był uprzejmy, reprezentując dzisiaj urząd prokuratorski. Ja upieram się zawsze, tu zrobię taką drobną uwagę, przy tym, że prokuratura jest urzędem, dlatego że tak ma wpisane w swoją ustawę. Jest to Urząd Ochrony Prawa. Mówi, że motywem miało być 200 tysięcy złotych. Ale proszę sądu, w nawiązaniu do wystąpienia pani mecenas, gdzie jest nawet próba zmanipulowania nagraniem z kimkolwiek? Przecież rozmowy toczą się pana Lichockiego z panem Sumlińskim. To wystarczyło zasygnalizować pewne złożone elementy wręczania sobie lub żądania lub przedstawiania propozycji rzekomo korupcyjnej, o której pan prokurator był uprzejmy powiedzieć. Nie ma. Nie bez powodu wybrałem wystąpienie pana mecenasa Śmiarowskiego w tej sprawie. Ta sprawa, ona jest tożsama ze sprawą pana Sumlińskiego. Ona dotyczy, proszę sądu, de facto doniesienia pana doktora Erlicha, oj przepraszam najmocniej, Segały na swoich lokatorów w swojej willi do bolszewików. Cały akt oskarżenia oparł się na trzech zeznaniach. Małżeństwa, które zamieszkiwało, bolszewicy zakwaterowali w tej willi, małżeństwa Krzemińskich i Praczki, której nazwiska nie pamiętam, nie chcę tracić czasu, żeby ją przywołać. Sąd wówczas stanął, okręgowy wówczas we Lwowie, stanął na stanowisku oto takim, że osoby zainteresowane poddane są szczególnie wnikliwej ocenie, czy mogło być inaczej, czy mogły mieć w tym interes, żeby kogoś oskarżyć.
Nie będę więcej zabierał czasu opisując sprawę z 21 roku, ale nawiążę do sytuacji procesowej czy prawnej pana Sumlińskiego. Obaj panowie, Tobiasz i pan Lichocki, wbrew temu, co mówi pan prokurator, mieli w tym interes. Zbliżały się wybory. Uczestniczyli w tym operacyjnym zdarzeniu dlatego, że pan Tobiasz liczył na awanse związane nie ze sobą, o czym mówi pan prokurator, tylko z awansami syna. A pan Lichocki liczył na to, że jako słusznie pan prokurator podkreślił, emeryt będzie miał zapewnione miejsca, być może choćby w spółkach Skarbu Państwa. W związku z tym takie gołosłowie pana prokuratora, że nie było, żaden z nich nie miał w tym interesu, jest nieprawdziwe. Ono jest obarczone fałszem, co najmniej fałszem intelektualnym. Nie możemy, proszę sądu, pozwolić sobie na to, żeby przedstawiciel prokuratury udawał, że jest niedoświadczony zawodowo. Zawodowo podkreślam, bo można byłoby wykazać olbrzymi szacunek, gdybyśmy powiedzieli, że jest niedoświadczony życiowo. Świadczyłoby to o uczciwości, rzetelności, sprawiedliwości być może, ale zawodowo nie ma prawa nie widzieć takich elementów. Skąd my wszyscy, nie tylko prokurator, możemy wiedzieć, jakie interesy miał nieżyjący pan Tobiasz, albo jakie interesy miał wówczas pan Lichocki? Przecież to są byli, są, bo ze służb się nie wychodzi. Z wyjątkiem oczywiście pana Tobiasza, on wyszedł. Ale to są osoby, które to były wysokiej klasy specjaliści w agenturalności, w wywiadzie, w operacjach przeciwko ludziom. Przecież pan Sumliński pewnie będzie mówił, gdyby nie powaga sprawy, bym powiedział do rana. Być może będzie mówił jeszcze o operacji Anioł i tak dalej. To są ludzie pokroju osób, o których się mówi niegodne, niegodziwe. To są te kanalie, o których przed chwilą czytałem. To są te hieny. To są ci, którzy obdzierają te trupy. Ale to ich zawód. Ja nie mówię tego z wyrzutem, albo żeby deprecjonować ich rolę w państwie. Wszędzie dla takich osób jest miejsce. Tu nie chodzi o to, że rozpracowywali Macierewicza. Tu nie chodzi o to, że chcieli wrzucić do więzienia Sumlińskiego. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że nie został przedstawiony w sposób właściwy materiał dowodowy świadczący rzekomo o tym, że pośrednikiem takiego określenia użył pan prokurator, był Sumliński w korupcji. No przepraszam bardzo, żeby komuś zarzucić, że jest wielbłądem, to przynajmniej trzeba wskazać, że ma jeden ludzki garb. Gdzie jest to pośrednictwo? Że jeden pan, który jest agentem z drugim panem, mówią na trzeciego, który jest prawicowym dziennikarzem, głęboko tkwiącym w wykazywanie nieprawidłowości w służbie, ona dziś też tą służbą pozostanie. Tylko są inni mocodawcy. Miejmy nadzieję, że tak jest oczywiście. No ja pozostaję, ja się wpisuję, ja się loguję, jak młodzież dziś by powiedziała, w tę atmosferę, z którą mamy dzisiaj do czynienia. Ja nigdy się nie wstydziłem tego, że miałem swoje przekonania odmienne od większości inteligenckiej społeczności. Ja uważam, że te służby mają swoje miejsce, mają swoją rolę, ale tak jak powiedział pan świadek Budzyński, we wszystkim jest granica. I może mi sąd wierzyć, albo może mi nie wierzyć. Gdybym ja był na miejscu pana prokuratora, a miałem takie sytuacje w latach 80., też łatwo sprawdzić, ja bym odmówił wystąpienia w tej sprawie. A jeśli już bym wystąpił, to żeby zachować wobec siebie poczucie godności i honoru, choć nie zarzucam tu oczywiście braku, broń Boże, ja mówię o sobie,
to bym wstał i powiedział krótko. Proszę sądu, ja nie jestem autorem aktu oskarżenia. Moim obowiązkiem ustawowym jest popierać akt oskarżenia. Popieram go w mojej ocenie, albo nie w mojej ocenie, w ocenie autorów aktu oskarżenia wina Sumnickiego została udowodniona. Wnoszę o 2 lata pozbawienia wolności, jak na wokandzie. Bo sąd zapewne tak samo wie jak ja, że pan prokurator na wokandzie ma nie swoje wnioski, tylko wnioski swoich przełożonych. Albo autorów aktu oskarżenia. I dlatego, proszę sądu, ta sprawa nie ma na tyle mocnego, zgromadzonego materiału dowodowego, żeby można było rozpoznać sprawę w granicach zarzuconego panu Sumlińskiemu zarzutu z aktu oskarżenia. Nie, nie ma dowodów. Natomiast są dowody, bez względu na to, czy są inne jeszcze teorie spiskowe wyjścia na pana Antoniego Macierewicza i na komisję weryfikacyjną w WSI, bo to było celem. To było celem do osiągnięcia. To było do udowodnienia, że są to ludzie fałszywi, źli, niebezpieczni, których trzeba wyeliminować. Niech sąd sobie teraz wyobrazi, bo sąd musi mieć wyobraźnię zawodową, nie tylko, że pan Sumliński został złamany. Ja nie wiem, czy sąd na sali słyszy, jakie są metody, żeby bez bicia i wyrywania paznokci zdobywać zeznania świadków lub wyjaśnienia oskarżonych w różnych sytuacjach. Mówi się o tym, że zaaresztuje się matkę, dzieci zostaną sierotami, że sąsiedzi będą musieli się zająć nimi, albo że wylądują w domu opieki dziecka i tak dalej, i tak dalej. No cel uświęca niby środki. Nie da się inaczej prowadzić porządku. Ja mam tego świadomość nawet jako adwokat. Choć mam ten komfort, że moja kancelaria, użyję tu określenia, żyje trochę z innego rodzaju postępowań, nazwijmy to umownie prawno-sądowych. Natomiast te metody są znane w zasadzie wszystkim prawnikom. I teraz wracam znowu do wyobraźni. Niech sąd sobie wyobrazi, że pan Sumliński mówi, tak, ja miałem się podzielić z Pietrzakiem, Bączkiem i Macierewiczem i jeszcze Wojciechowskim. No, możemy łatwo to sobie wyobrazić. Przyjeżdżamy, aresztujemy, idziemy do tego sądu, o którym nie chcę mówić, okręgowym i co? Mamy inną historię? No mamy inną historię. Mamy zupełnie inną rzeczywistość. To nie pamiętam, któryś z autorów napisał taki real, że co by było, gdyby Hitler wojnę wygrał, prawda? I tu mamy tego rodzaju właśnie założenie. Sumliński był tym przysłowiowym zającem, za którym miała iść pogoń, a jak go się złapie, to da się na pożarcie, czy wystawi się pod tego tura. To nie mój przykład, choć związku między zającem a turem nigdy nie dostrzegałem, ale jest to poetyka któregoś z naszych wieszczy. Dlatego, proszę sądu, ja nie dotykam, jak sąd słyszy, materiału dowodowego. Ja się skupiłem na motywie. Mamy motyw, mamy aktorów pierwszoplanowych. Ja mogę śmiało powiedzieć na podstawie dokumentów, które wydrukowałem sobie, oczywiście ogólnie dostępne z internetu, że moja teoria wcale nie jest, no już na pewno nie pozwoliłbym sobie powiedzieć, że ona jest niemądra. Ona graniczy z realiami, bo tego nigdy nie można wykluczyć. Oczywiście, że może to być zbieg okoliczności, ale niech sąd sobie przypomni, kiedy jest mowa o dorzynaniu watahy? Skąd ten polityk mógł wiedzieć, że za chwilę dorżniemy tę watahę? To jest haniebne określenie. Ale wiedział? Moim zdaniem wiedział. Chciał dorżnąć? Była perspektywa dorżnięcia. I to takiego, że już by później pokłosie nie wyrosło z tej gleby. Proszę sądu, powiem tak. Mam tu również ocenę innych okoliczności faktycznych. Ja je może tylko zasygnalizuję, żeby nie było tak, że
skupiłem się tylko na tej kwestii bardzo politycznej, bo z panią mecenas Puławską bardzo wnikliwie oglądaliśmy wszystko, sfotografowaliśmy wszystko. Ale nie byłbym sobą, gdybym tutaj nie przywołał kilku takich kwestii, które rzucają taki pewien obraz na całą tę atmosferę tej sprawy. Posada tego prezesa PKO, co to rzekomo rozmowa była z panem Sumlińskim, który miał obsadzać tę prezesurę PKO. No to ja nawet to sobie napisałem, choć miałem o tym nie mówić, bo to już tak trąca po tej, mam nadzieję, przynajmniej przez część z państwa ocenionych za poważne wystąpienie o motywach, trąca już trochę lekkością. Ale to mi od razu przypomniało ekranowego pułkownika Kwiatkowskiego, kiedy on tam dzwoni do tego Raczkiewicza czy innego i on tam mówi, towarzyszu, ja tutaj mam spór i tak dalej. No tutaj też no, pan Lichocki podnosi, dzwoni i rzekomo robią. No, no, w ogóle tam po drugiej stronie tej słuchawki nawet nikogo mogło nie być. Dlaczego o tym mówię? No to jest wiarygodność pana Lichockiego i pana Tobiasza, bo to są ich charaktery. No, ja nie wiem, czy sąd zauważa, że ja w ogóle nie mówię o nieżyjącym panu Tobiaszu, że miał sprawę karną, że oszukiwał, że fałszował dokumenty w tej gminie i tak dalej, i tak dalej. Sąd prawdopodobnie, nieprawdopodobnie, przepraszam, z pewnością, nie granicą, z pewnością, zna lepiej całokształt materiału dowodowego, bo wnikliwie musiał i zanalizować stanowisko prokuratury i zanalizować stanowisko ewentualnie obrony. Dlaczego? Dlatego, że ja się skupiałem tylko na tym, co było korzystne dla mojego klienta. Mnie nie interesowały tak zwane kwestie poboczne. No ta kwestia, po której też no, w zasadzie pani mecenas tylko również zasygnalizowała, być może jest osobą młodą, więc z pewnej przyzwoitości. Natomiast ja się tego nie boję. No, dla mnie prezydent, który nie pamięta, jak do niego przychodzą najwyżsi funkcjonariusze, którzy w zakresie swoich obowiązków mają ochronę państwa, żeby on nie pamiętał kiedy, kto, do kogo przyszedł, to wstyd za takiego prezydenta. Ja nie chcę takiego prezydenta. Ja nie czuję się bezpiecznie z takim prezydentem. Pan Bondarek, pan Graś, no w ogóle jakiś dramat jest. Proszę sądu. Ta kwestia z tym pomyleniem rzekomym, no ja rozumiem, że ja mam swoje lata i mogę pomylić generała Sumlińskiego z redaktorem Sumlińskim, ale proszę sądu, nie będę się rozprawiał z tymi, w moim przekonaniu, to byłaby pewnego rodzaju też złośliwość z tą drobnicą rzekomego materiału dowodowego, które ma świadczyć o tym, żeby Sumlińskiego posadzić na 2 lata bezwzględnej kary pozbawienia wolności w więzieniu. To jest obłęd. To jest brak poczucia realiów. To jest brnięcie tym nurtem w przepaść. To jest w ogóle niewiarygodne. Nie mając nawet skrawka dowodu, no ja przyznam się szczerze, że gdyby nie to, że nawet trudno byłoby przewidywać, kiedy sąd będzie ogłaszał wyrok, oczywiście założyliśmy tu sobie i z córką i z panem Sumlińskim, że może się to wydarzyć między świętami a Nowym Rokiem, bo ja bym z przyjemnością posłuchał ewentualnie, jeśli sąd uzna, że rzeczywiście ten Sumliński powinien iść do tego więzienia na 2 lata, jakież to dowody by uzasadniały tak surowy wyrok. Natomiast boli mnie co innego. Ustawa o prokuraturze, którą trochę znam, bo jeszcze ją pamiętam, a jeszcze po kodyfikacjach, które teraz niedawno miały miejsca, no logują prokuratora, nakładając na niego obowiązek również bardzo głębokiego obiektywizmu. I to są pierwsze, trzeci artykuł chyba ustawy o prokuraturze, który o tym mówi. No tutaj jest, ja przytaczając wystąpienie pana mecenasa Śmiarowskiego, bardziej mi chodziło o wyraz tych polityków, którzy chcieli dożynać tę watahę. Ale tutaj również można zmieścić tę prokuraturę, która dla takiej
ambicji, nic pokory w niej nie ma, nic tej sprawiedliwości nie ma. Ja rozumiem, są czasy, wszyscy no, jesteśmy tylko ludźmi, chcemy mieć pracę, chcemy żyć w spokoju, mieć święty spokój. W związku z tym no, wiatr historii inaczej wieje, trzeba umieć się troszeczkę do niego ustawić. A tutaj stajemy do frontu, grad nam wali po twarzy, pan prokurator. Ja nie mam pretensji do pana prokuratora, żeby to była dla wszystkich jasność. Ja mam pretensję, niech prokurator podejdzie i do stołu i pokaże, kto mu podpisał wnioski. Będziemy rozliczać. Niech sobie przyjdzie ten, który napisał te wnioski i niech miał takie wystąpienie, jak pan prokurator, który naprawdę dokonał sztuki pustej werbalizacji tego, czego nie ma. Werbalizacji tego, czego nie ma. Pan prokurator powinien, nie wiem jak tworzył swoje wystąpienie, ale powinien wejść tego naszego blogera, pana... Blogera. Dobrze. Blogera, który relacjonuje na bieżąco każdą rozprawę. I jakby sobie podrukował, to tak mniej więcej taki opis by, taki spis inwentarza by zrobił przebiegu tej sprawy. I by się prawdopodobnie na tym mogło skończyć. Stało się inaczej. Natomiast no, ja pozostaję tylko w nadziei, na koniec swojego wystąpienia, że kiedyś dowiemy się, kto na tej obwolucie zażądał dla pana Sumlińskiego 2 lat bezwzględnego pozbawienia wolności. Ja oczywiście proszę sądu, podnosząc okoliczność i w całości się przyłączam, że nie ma skrawka krzty dowodu na to, że pan Sumliński w ogóle brał udział w tym. Ja sąd zapewne, nie wiem jak ocenia to pan Sumliński, no na szczęście adwokat nie jest związany z wymogami treści swojego wystąpienia, ale nie wiem czy sąd docenia, że ja bardzo ogólnie powiedziałem o roli pana Lichockiego. Ja nie powiedziałem o chorobie żony, ja nie powiedziałem o potrzebach pieniężnych, ja nie powiedziałem o tym, w jakich okolicznościach podnoszona jest kwota i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast dla mnie najważniejszym podmiotem jest oczywiście pan Sumliński. I w tych kategoriach tylko i wyłącznie rozważaliśmy wspólnie z panią mecenas zgromadzony materiał dowodowy, którego na pana Sumlińskiego nie ma. I w związku z tym, że go nie ma, mam śmiałość, odwagę i nie mam żadnych rozterek i wątpliwości, żeby poprosić sąd o uniewinnienie naszego klienta. I dziękuję bardzo.